Siemanko, jestem Lucek, to jest Forza Horizon 3. Zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Dzisiaj coś zupełnie innego. Jeśli można w Forzie robić coś zupełnie innego niż jeździć samochodem. Ale nie. Od początku grania w Forza Horizon grałem na bez żadnych wspomagaczy, bez kontroli trakcji, stabilności i tym podobny. I teraz postanowiłem włączyć sobie kontrolę trakcji. No bo mówiliście często, że w sumie jak się gra na padzie nie można tak dobrze regulować tym gazem. No i ciężko jest dobrze opanować samochód podczas startu, zwłaszcza taki z dużą mocą i z napędem na tył. I tutaj mam Forda GTS 17 roku, to jest jakaś wersja torowa. Zawsze miałem z nim problem, żeby go opanować. Nie konkretnie z tą wersją, akurat z wersją taką może bardziej komercyjną. No, ale on ma dużo mocy i zawsze ten start w nim był masakryczny. Teraz, jak widzicie, gdy wciskam gaz do końca, kontrola trakcji cały czas mi się świeci. Ja jestem bardzo ciekawy, jako gracz, który ma już 500 poziom, 504 poziom, nie jest to jakoś super dużo, ale spędziłem trochę czasu w Forzie, grając bez tych wszystkich wspomagań. Jestem ciekawy, o ile będę lepszy albo gorszy, grając na kontroli trakcji, grając z kontrolą trakcji, używając samochodów jakichś takich, które zawsze były ciężkie czy trudne do opanowania dla mnie, jako dla gracza, który no bądź co bądź gra na padzie sobie, tak? I no, może nie mogę tak dobrze regulować tego gazu. Pójdziemy sobie na multika, przejdziemy sobie jeden single, pójdziemy sobie później na multika i zobaczymy, jakie będą rezultaty. Jesteśmy przed wyścigiem, wchodzimy sobie w ustawienia i tak, mamy nie do pokonania drivatary, ABS wyłączony, sterowanie standardowe, trakcja włączona, więc w zasadzie tylko to, zmiana biegów, tak, mogę sobie też przewijać i tutaj jeszcze mam wyłączone, no to wiadomo, taki standard, jak jeśli chodzi o moje ustawienia trudności. Najważniejsza jest kontrola trakcji, bo przy starcie daje ona dużo, jak wiemy, start jest mega ważny w Fordzie. I zobaczcie, teraz na dwójce cały czas świeciła się kontrola trakcji. I jesteśmy na najwyższym poziomie trudności, jeśli chodzi o drivatary. Tak więc powinienem dostać tu teoretycznie w kość, no ale te starty będą tutaj znacznie lepsze do tego samochodu. A jak wiemy, samochody z napędem na tył sporo lepiej skręcają od tych z napędem na 4 koła. I dlatego ja zawsze sobie, jak chciałem gdzieś tam wygrać, to wybierałem samochód z napędem na 4 koła, żeby ten start zawsze był lepszy. No a teraz mając taki samochód z fantastycznym skręcaniem i no bądź co bądź dobrym przyspieszeniem, jeśli mamy kontrolę trakcji włączoną, no to nie muszę się specjalnie chyba przejmować wygraną, powinienem bez problemu tutaj wszystkich zmiażdżyć. No ale to jest single. Single jest przeważnie trudniejszy od multika, dlatego że te boty jeżdżą tu fantastycznie i ciężko nieraz osiągnąć jakąś dobrą pozycję. Zauważyłem jedną taką ciekawą rzecz, jeśli chodzi o kontrolę trakcji, jak ona tutaj działa w Forzie. W ogóle te samochody, te boty tutaj latają, wyskakują, wybijają się, nic się z nimi nie dzieje. Zauważyłem, że działa to na takiej zasadzie, że ta kontrola trakcji nie działa jakby cały czas, tylko startujemy, możemy troszeczkę spalić tego kapcia, a ta kontrola trakcji włącza nam się w momencie, kiedy już wyprostujemy samochód, chociaż troszeczkę chyba wcześniej też pomaga. Kurde. Nieźle ten samochód skręca, naprawdę. To jest jakiś standardowy tuning, nawet tutaj nic przy nim nie grzebałem. Ale zawsze miałem problem z tym Fordem, z tym modelem. No i w sumie, tak jak teraz sobie jadę na singlu, jak sobie jadę na singlu, to byłbym w stanie zdobyć taką pozycję. Teraz ściskam cały czas gaz do końca i jadę tak trochę na pałę, ale byłbym w stanie osiągnąć taką pozycję, oczywiście z wielkim trudem, grając bez kontroli trakcji, z dużo większym trudem na pewno, bo trzeba dużo, dużo delikatniej postępować z gazem. No i te boty są tu okropne, naprawdę są nie do pokonania.
Tak, na szóstej pozycji udało mi się skończyć, co nie jest jakieś tam fantastyczne osiągnięcie. Ja myślałem, że uda mi się tutaj bez problemu zgarnąć jedynkę, mając tą kontrolę trakcji, mając fantastyczny samochód, super przyspieszający, a to się okazało, że no niekoniecznie. Prawdę mówiąc, ta kontrola trakcji przy starcie samochodu troszeczkę go muli po to, żeby on nie palił nam kapcia. Pięknie, 200 tysięcy kredytów, spoko. Zawsze, moi drodzy, miałem problem z Duncan Wardem, jeśli chodzi o start i ogólnie o prowadzenie. On jest okropny, ale może się okazać, że z kontrolą trakcji będzie jakiś fajniejszy. Jak myślicie? Czy dam radę go ogarnąć? Jeśli chodzi o wygląd, samochód podoba mi się bardzo. Ja tutaj mu dałem docisk, jakiś w ogóle tunik niesamowity. Docisk, żeby to skręcało fajnie i żeby start był dobry i fantastyczny. I podejrzewam, że dyferencjał jest ustawiony na jakieś tam... Nie wiem, jest bardzo luźny, podejrzewam. Gdzie jest ta moja myszka? No nie mogę się myszką posługiwać, niestety. Forza nie zawsze wykrywa. Ale dyferencjał, zobaczmy. 0%. Dobrze. Skoro mamy kontrolę trakcji, spróbujmy ustawić na, powiedzmy, tam 60% do 50%, tak żeby przy skręcaniu jakoś jechać. I zobaczymy, co się stanie. Wszystko jest, ale dziwnie. Spróbujmy na twardziocha mu zrobić. No, twardo ustawiony jest i wysokie zawieszenie. Chyba tutaj próbowałem zrobić ten tuning, że jak dam miękkie zawieszenie do samochodów, to w Fordzie one wtedy troszeczkę szybciej trakcję łapią. Zróbmy z niego takiego gokarda, twarde zawieszenie, bardzo... tutaj mam ok. Bardzo twarde. Symulacja, ok. Prędkość maksymalna tutaj jest taka sobie. Tu nawet ciśnienie obniżyłem. Dajmy sobie na normalne i zobaczymy, co uda mi się zdziałać z tą kontrolą trakcji. Podejrzewam, że i tak będzie ciężko, no ale chodźmy może na multika. Zwróćcie sobie teraz uwagę, jak startujemy tym autem, to jedynka. Dwójka, widzicie, ta kontrola trakcji troszeczkę później się włącza. Trójka. Czwórka. Jeszcze na czwórce nawet ta kontrola trakcji potrafiła się zaświecić. O, teraz na szóstce, no tam troszeczkę nas wybijało, także ten samochód, pamiętam, że był okropny właśnie w prowadzeniu. I ciężko było nim się ogarnąć, tak, na drodze. Nie wiem, jak ta kontrola trakcji działa dokładnie tutaj w Forzie, ale... Wygląda na to, że też troszeczkę mamy gorsze przyspieszenie przez to. To znaczy, takie mam wrażenie, że te samochody mają troszeczkę jakby mniej mocy. No to trzeba sprawdzić właśnie w online, jak z innymi graczami będzie się jeździć. No może się okazać, że się mylę i że naprawdę w online będę teraz wymiatał. Chciałbym, żeby tak było, no ale z tego, co widziałem na singlu, no nie do końca musi tak być. Zresztą nie jest to jakiś najlepszy samochód w klasie. A ja chcę tylko sprawdzić to, jak będzie, o ile lepiej będzie mi się jechać samochodem, który był bardzo trudny do opanowania, z włączoną kontrolą trakcji. Teraz co prawda gracze wybrali sobie tutaj, żebyśmy jechali offroady, ale to nie szkodzi, bo jest tutaj taki samochód jak Myers Manx, tak się nazywa. Ja go zrobiłem na koksa, on ma co prawda napęd na 4 koła, ale uwaga, on ma bardzo słabe opony i... No właśnie, jest to koksu. Ogólnie leciutki, duża moc i co? I za każdym razem, kiedy się wyjedzie na asfalt, no to jest buksowanie kół, więc nie wiem, czy ta kontrola trakcji się tutaj kiedykolwiek włączy. Na pewno przy starcie to będzie widoczne. Jeśli, o shit, jeśli mam tutaj kontrolę trakcji, to powinienem być bardzo dobry. Zobaczymy, czy na offroadzie w ogóle ona kiedykolwiek się włącza. To też mnie interesuje, natomiast już czuję, że ten Myers jest, o kurde, jest przepotężny, jeśli ma się kontrolę trakcji w nim włączoną. Mimo że ma napęd na 4 koła, więc teoretycznie powinno mi się fajnie jeździć nawet bez kontroli trakcji. On miał właśnie ten taki problem, że strasznie się ślizgał. Oni już dojechali? No, o shit. Strasznie się ślizgał. No i ciężko było gdziekolwiek trafić, tak?
Jedziemy teraz offroady, chyba przełajówki będziemy śmigać, ale na pewno będzie tam troszeczkę asfaltu i wtedy sobie sprawdzimy, jak ten Myers sobie radzi. No jestem też ciekawy, czy zdobędę jakąś ciekawą pozycję. Tak, tutaj skillsów nic nie zdobyłem. Na razie jestem drugi. Będę walczył chyba ze eskortem, ale tutaj jeszcze dojadą, także... No i startujemy. Myers Manx. Jak Max. Zobaczymy, jak sobie poradzę. Tutaj będziemy startować właśnie z asfaltu i zobaczymy, co nam da kontrola trakcji przy starcie. Jestem bardzo ciekawy, czy jakoś mi pomoże, czy też nie. Na pewno pomogła. Zobaczcie, co się dzieje. Zobaczcie, jaki start hardkorowy miałem. Wow, wow, wow. Shit. I tak jest ciężki do opanowania, no bo to jest Myers. O kurde! Ale mnie przeleciał. W tym z Myersie przydałaby się jeszcze kontrola stabilności toru jazdy. Ale mam wrażenie, że trakcja daje i tak bardzo dużo. Kurde, naprawdę, jest taki boost w tym samochodzie. O, shit! Och, mało brakowało. Jak to wziął? No, nieźle. Widzieliście ten start zresztą. Ja zawsze miałem problemy ze startowaniem bez kontroli trakcji na padzie grając, a tutaj... Po prostu od razu tak jakby się startowało, nie wiem, jakimś Lamborghini z fantastyczną trakcją, tak? Ale wysokiej pozycji nie mam mimo to jak na razie. Może taki sobie samochód wybrałem, albo po prostu jestem słaby. Zobaczymy, co będzie później, bo tutaj też... O! Właśnie chciałem powiedzieć, że tutaj też czysta jazda się liczy i nagle drzewo. Zobaczymy, zobaczymy. Na pewno start bardzo mi się podobał w Myersie, no ale start to nie wszystko, jeszcze trzeba ukończyć wyścig w miarę z klasą. No tutaj trakcja się włączyła, widzieliście. Także trakcja na offroadach też coś tam pomaga, coś tam robi. Nie jest tak, że to jest całkiem wyłączone. Chociaż mogłoby się wydawać, że na offroadzie to i tak cały czas koła nam buksują, a jednak coś tam ta trakcja robi, coś się dzieje cały czas. Zobaczcie. Pyk. Widzicie? Nawet teraz przy takiej prędkości. Także coś tam pomaga, to nie jest tak, że ona jest wyłączona tutaj jednak. Jak myślałem, że tak będzie właśnie, że będzie wyłączona i że nic się nie będzie działo. Ale jednak cały czas ona gdzieś tam nam pomaga. Cały czas! Próbuję jakoś ustabilizować ten samochód, no niestety teraz nie pykło mi, ach. Jeden punkt pominąłem i zobaczcie, jaki hałas. A tak to jest na tych offroadach, ale teraz zobaczycie, zobaczcie sobie teraz, jak wyglądał ten start. Kontrola trakcji świeciła się chyba przez dwa biegi. Także różnica na pewno jest w tym starcie. Ukończyłem na 8 pozycji, bardzo słabo, ale to jest wariat. Podejrzewam, że gdybym miał naprawdę dobry samochód na offroady, to myślę, że poszłoby znacznie lepiej. Myers jest lepszy na szutry, ale też nie można jeździć po offroadach, tylko że on strasznie się wybija i to jest taki jego problem. No ale wziąłem go dlatego, że jest ciężki do opanowania z tą mocą, z tą wagą, z tą niezbyt dobrą trakcją i dlatego chciałem go sobie przetestować. No, jeżdżąc na kontroli trakcji, sprawdzić, czy on będzie właśnie lepszy, czy też nie. Kontrola trakcji widzę, że na asfalcie pomaga nawet, gdy jedziemy przy wyższych biegach w tym samochodzie. On strasznie potrafi się zdestabilizować. Nieraz. I teraz już czuję, że jest taki miękki w prowadzeniu. Ciężko go opanować. No tutaj kontrola... A, shit! Tutaj kontrola trakcji nam się nie włącza.
Chyba. Zresztą nie jestem w stanie tego stwierdzić, bo cały czas przecież się na to nie patrzę. To sami wy musicie też zobaczyć. No ale oglądając tak poprzednie odcinki, oglądając ten, będziecie mogli też stwierdzić, o ile jestem lepszy lub gorszy, czy ta kontrola trakcji rzeczywiście jakoś pomaga w tym stylu jazdy. Czy daje nam takie poczucie spokoju raczej podczas jazdy, że ten start będzie zawsze dobry w samochodzie? To jest takie troszeczkę też dezorientujące, bo jeżdżąc bez kontroli trakcji, bardziej wczuwamy się w ten samochód. Tak myślę, że teraz wciskając cały czas ten gaz do końca, nie przejmując się tym, czy ten samochód wystartuje dobrze, czy też źle, tak tracę z nim taki kontakt, taką zażyłość, dzięki przez co na przykład nie wiem, jak dobrze wyhamować przed zakrętem, wytracić tą prędkość. Tak myślę, że tak może być. Muszę tego Jeepa Tri-Cata zdobyć sobie, bo dużo osób nim jeździ i całkiem niezłe wyniki osiągają. Rally Fighter zdobył pierwszą pozycję, też jest bardzo fajny samochód. Kiedyś go miałem, tutaj w Fordzie chyba nawet go robiłem, ale tak jakoś, może to była Forza 2, Horizon 2, już nie pamiętam, ale w którejś Forzie na pewno. No i zwróćcie uwagę teraz na start. Ja w tym samochodzie od razu dwójkę wrzucam, że mamy okrążenia. Ło, co to było? Postaram się teraz skupić. Wow, na jeździe całkowicie. Zaliczyłem ten punkt? No way. To już nie wiem. A, następny pominąłem. Super. Jednak gra uznała, że tamten zaliczyłem, a ten drugi pominąłem, mimo że tam też szarfy nie dotknąłem. Nie wiem, o co chodzi. O, 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 o. To jest właśnie to wybijanie tego Manxa. No ale start teraz jest kozacki. Naprawdę jest dużo łatwiej. Wciskasz gaz do końca i po prostu ten samochód jedzie. Czujesz to przyspieszenie. A kontrola trakcji tylko gdzieś cię tam asystuje w momencie, kiedy nie byłbyś nawet w stanie tego opanować, jeżdżąc bez niej. Chociaż ja tam i tak w Manxie zawsze gaz do końca wciskałem. To jest taki szaleniec, no. Gdzieś on przez chwilę stawał na tylnych kołach. My God. Oh my God. Dobrze, przyszła pora na coś bardziej hardkorowego. Zawsze miałem problem z Agerą. W ogóle jakimkolwiek Koenigseggiem, jeśli chodzi o start i kontrolę trakcji. Ciekawy jestem, jak teraz poradzę sobie z Agerą. O, patrzcie. O! Ja pierdzielę. Ten start już mi się podobał. Znaczy, z gruntu wystartowałem słabo, no bo wiadomo, ale na asfalt wjechałem, to już było całkiem fantastycznie. Ale widzicie, ta trakcja też, kontrola trakcji włącza nam się tak z opóźnieniem, żebyśmy mogli jeszcze nacieszyć się troszeczkę samochodem driftując. Zauważyłem, że podczas driftu, na przykład gdy jedziemy na zakręcie i sobie zaciągniemy ręczny na chwilę, no to ten samochodzik nam troszeczkę zarzuci dupkę i ta trakcja włączy nam się dopiero wtedy, kiedy wyjdziemy z zakrętu i w miarę wyprostujemy samochód. Także to jest całkiem spoko, że twórcy tak to zaprojektowali, bo możemy sobie troszeczkę nawet podriftować, co jest spoko. Mamy tutaj teraz asfalt, sprawdzimy jeden z najmocniejszych samochodów w grze, jest to Koenigsegg Agera i no, ten samochód to jest podstawa, jeśli chodzi o brak trakcji. Jeśli chodzi o trudność w opanowaniu na padzie. I zobaczymy, jak mi pójdzie teraz. Oh shit! Ja nie wiedziałem, że ten samochód jest taki szybki. Wow, wyjście z zakrętu niesamowite. Ja wcisnąłem tu gaz do końca, nie przejmując się absolutnie niczym i kurczę, ten samochód po prostu wyszedł z tego zakrętu bez problemu. Co tu się dzieje? Co to za latawiec tam poleciał? Ale widzicie, trakcja przez chwilę się nie włączała, tak?
bo wcisnąłem gaz do końca, więc ona działa tak troszeczkę z opóźnieniem, co jest nawet spoko. Ale strójki sobie ruszyłem przy wyjściu z zakrętu, przy tak... Tutaj Ford lata na wszystkie strony. No nie dziwię się, Ford jest mega trudny do opanowania. What the f... Co ty, koleś? Po ścianach? To nie burnout. Opanuj się tam. Wow! Ten samochód teraz jeździ. A ten z tym Fordem, to co on zrobił z tym Fordem? Zobaczcie, jak on zapierdziela. A ja też zresztą nie lepszy. Ścianę przypieprzyłem. Co ja robię? Okej. O, shit. Ja powiem wam, że ja nie jestem teraz w stanie wyczuć nawet prędkości w tym aucie. To się wpierdzieli. Nawet nie próbował skręcać. Wulkanem. To było piękne. Ale czemu tak zrobił? Ja, poważnie, tak się szybko rozpędzał tą Agerą, że nawet nie wiem, kiedy ja mam jaką prędkość. Jest dziwne uczucie, naprawdę. Znaczy tak, kontrola trakcji na pewno pomaga, ale i tak trzeba ten gaz puszczać, ale masz... Ja mam takie parcie, że za każdym razem, kiedy złapałem trakcję, jeżdżąc bez kontroli trakcji, to wciskałem gaz do końca. Już wtedy nie było oporu, a teraz... Trakcję łapie się już w zasadzie przy wyjściu z każdego zakrętu i to jest takie niesamowite. Jest dziwne uczucie, jakbyś grał w zupełnie inną grę. I to jest właśnie też takie smutne, bo no, traci się troszeczkę radość z opanowania tych samochodów. Tylko nie mów, że pominąłem. Tak, myślałem, że chociaż lusterkiem, no zahaczyłem leciutko. Myślałem, że znowu ten w wulkanie się tam wpierdzielił w ścianę prosto. No jak można prosto padle? Nawet nie podjął próby jakiegokolwiek skręcania tym autem. Gdzie wulkan całkiem dobrze chyba nawet skręca, ja nie wiem, z tym gościu. Myślę, że do kontroli trakcji, znaczy do włączonej kontroli trakcji też trzeba się przyzwyczaić. To nie jest tak, że nagle będziemy super jeździć. Ale... No nie wiem, jest to dziwne. Na pewno mi się przyda, bo powiem wam, trochę już byłem zmęczony tym, że cały czas dużo czasu straciłem przy rozpędach, ale z drugiej strony też widzicie, że nie gram najlepiej i muszę się chyba przyzwyczaić do tego startu, do tego, że mam dobry start cały czas i że troszeczkę inaczej te samochody się prowadzą. Mam wrażenie, nie wiem, może mi się wydaje tak, ale wydaje mi się troszeczkę, że te samochody nieco gorzej się prowadzą. Chociaż widzieliście, że też idealnie w zakręty nie wchodziłem i może powinienem bardziej się skupić na tej jeździe niż na gadaniu. Bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.